Poseł Zbigniew Girzyński z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, to głosowanie, które przed chwileczką się zakończyło, pokazało jedno. W naszym Sejmie, tak jak u schyłku XVIII wieku, mamy większość prorosyjską. Tym razem to już nie jest tylko większość prorosyjska, to jest większość proputinowska. I ja wnoszę o przerwę i o to, aby pani marszałek w trakcie tej przerwy sformułowała wniosek do Komisji Etyki, ponieważ jest hańbą dla polskiego Sejmu, żeby człowiek, który pracował jako zastępca Urbana, Goebbelsa stanu wojennego, człowieka, który odpowiada za propagandę i za to, że przykrywał mordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, ofiar stanu wojennego, ofiar reżimu komunistycznego. I taki człowiek ma czelność w takich słowach odnosić się do jednego z twórców Komitetu Obrony Robotników. To jest hańbą polskiego Sejmu, żeby pani marszałek pozwalała na słowa, które obarczają posła Macierewicza odpowiedzialnością za śmierć ludzi. I mówi to człowiek, który jest bliskim i był bliskim współpracownikiem Urbana. To jest hańba. I mamy dzisiaj tak naprawdę to głosowanie, ono nie dotyczyło WSI. Ono dotyczyło fundamentów i suwerenności Rzeczpospolitej. Czy Polska będzie państwem suwerennym, czy będzie tylko rosyjską kolonią w Europie Środkowo-Wschodniej. I wasza polityka, to co robicie i to jak głosowaliście w sprawie WSI jest niczym innym, tylko głosowaniem za Putinem. Możecie sobie wspólnie pogratulować. Putin dzisiaj rechocze na Kremlu, patrząc na to, jak się zachowujecie. Zbrojne ramię Moskwy, które my żeśmy ucięli. Wy dzisiaj podnosicie z grobu i wynosicie na piedestał. Powinniście się wszyscy wstydzić. A panią marszałek, jeszcze raz proszę o wniosek do Komisji Etyki, bo jest hańbą, aby w ten sposób oczerniać posłów, którzy walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo, panie pośle.